Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie zaprasza do modlitewnego włączenia się w nowennę przed Zwiastowaniem Pańskim w intencji dzieci zagrożonych aborcją. Modlitwa świętego Jana Pawła II w intencji obrony życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen. Dzień piąty. Miłość przez całe życie. Troska o dziecko jeszcze przed jego narodzeniem jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Panie, dawco bliźniego, dałeś nam na świecie tak wiele, dałeś dom i pracę, ale nade wszystko dałeś nam drugiego człowieka, bliskich, przyjaciół i znajomych. Dałeś nam panią w sklepie i biegnącego gdzieś przechodnia. Dałeś nam obcych, którzy w Twojej miłości stali się dla nas bliźnimi. Dałeś nam najbliższą rodzinę, rodziców i rodzeństwo. Dałeś również nam dar przekazywania życia, by to dziecko, które rozwija się pod sercem matki już od pierwszych chwil swojego życia, mogło stać się bliźnim dla rodziców, rodziny, ale także dla wszystkich ludzi na świecie. Dlatego też każde dziecko, które poczęło się pod sercem matki, jest moim bliźnim. Jestem za nie odpowiedzialny. Łatwo jest kochać tych, których znamy i którzy sami obdarzają nas miłością. Ciężko jest kochać tych, których być może nigdy w życiu nie spotkamy. Panie, dawaj nam poczucie obowiązku, iż troska o życie poczęte jest sprawdzianem mojego człowieczeństwa. I wciąż mi to przypominaj. Stójcie na straży życia. To jest nasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia stale rosną. Nie traćmy otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie opatrzność wam powierzyła. Za rozważania do nowenny posłużyły myśli i słowa świętego Jana Pawła II.